Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Great Art Studio i dzisiaj porozmawiamy sobie o Enchanted Image Tracing. Prawdopodobnie wymawiam to źle, aczkolwiek jest to dodatkowa funkcja do maszyny Scan & Cut'a. Możecie ją znaleźć w takiej postaci. Jest to karta, na której jest kod aktywacyjny do maszyny, że możecie wpisać to w odpowiednim miejscu w komputerze i wtedy Wasza maszyna będzie mogła korzystać z tego dodatkowego elementu, z tej dodatkowej funkcji, a dzięki tej funkcji będziemy mogli wycinać elementy, których maszyna nie widzi bezpośrednio ze skanera. Kiedy wrzucimy nasz obrazek do skanera, tak jak robiliśmy to w poprzednich filmach, i maszyna nie widzi wszystkiego. W poprzednim filmie próbowaliśmy wyciąć tą gałązkę i musieliśmy ją obrysować, żeby maszyna ją dobrze widziała. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to z perspektywy komputera, żeby nie trzeba było obrysowywać ołówkiem, tylko można było wyciąć bezpośrednio w maszynie, ale za pomocą komputera. Ta gałązka wyżej jest wycięta właśnie w taki sposób, więc to Wam dzisiaj pokażę. Kiedy mamy już zakupioną kartę, musimy zarejestrować ją w programie internetowym. Jest to Canvas Workspace i adres strony to jest canvasworkspacebrothers.com. I teraz tak, ważne jest to, żeby założyć sobie tutaj konto. Ja konto oczywiście już założone mam, więc ja się po prostu zaloguję, ale tutaj macie przycisk New, czyli nowe konto, wprowadzacie swoje dane i po prostu później się logujecie. Po zalogowaniu macie tutaj panel z darmowymi plikami, które możecie wykorzystać w Waszej maszynie. Wystarczy sobie w dany element wejść i tutaj macie do pobrania plik do maszyny. Ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Nas interesuje coś innego. Tutaj u góry w panelu macie swoją nazwę. Ja mam Great Art Studio, więc sobie w to kliknę. I tutaj mamy cztery takie okienka. Tak, to samo mamy tutaj z boku. Pierwsze to są nasze informacje, które wprowadzimy dotyczące nas osobiście. Druga opcja to jest rejestracja maszyny. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli chcemy wprowadzić dodatkowe wzory czy dodatkowe bonusy, które możemy sobie dokupić do maszyny. Tutaj wchodzimy i wprowadzamy numer swojej maszyny, żeby program wiedział, że to jest nasza maszyna, że z nią ma się łączyć, bo maszyny, które mają Wi-Fi, łączą się właśnie z komputerem i do nich właśnie wykorzystujemy cały ten jakby panel internetowy. Kiedy już zarejestrujemy swoją maszynę, to wchodzimy sobie w ostatni tutaj element na ekranie i to jest Premium Function Activation, czyli tutaj widzicie jest takie miejsce do wpisania kodu, który będziecie mieli na swojej karcie. Wpisujemy sobie ten kod i klikamy Activate. W tym momencie ten nasz Enchanted Image Tracing zostaje aktywowany i będziemy mogli z niego korzystać w naszej maszynie. Tutaj poniżej macie inne opcje, które możecie sobie dokupić do maszyny. I teraz ja mam dokupione złocenia i właśnie Enchanted Image Tracing, czyli to jest ten wzór, z którego dzisiaj będziemy korzystać. Kiedy już mamy zarejestrowaną naszą maszynę, kiedy mamy wprowadzone kody aktywacyjne do naszych bonusów, to możemy zacząć tak naprawdę pracę z tym Enchanted Image Tracing. Pierwsze co, to kiedy wejdziemy sobie w ten główny panel, gdzie mamy te wszystkie nasze wzory, to klikamy przycisk New, czyli tutaj możemy tworzyć wszystko to, co gdzieś tam nam się w głowie ułożyło, bo poza tym, że mamy tutaj podstawowe te elementy, które mamy w maszynie, czyli kształty, jakieś tutaj ramki, napisy różnego rodzaju, to możemy oczywiście też sobie wprowadzać nasze własne projekty i tutaj z tego panelu też możemy korzystać właśnie z tego Enchanted Image Tracing. Ja tego nie robię, dlatego że u mnie jest jakiś problem między komputerem a maszyną i z tego panelu jakby maszyna odczytuje to, co ja robię, przesunięte. Dlatego ja staram się tego nie robić. Natomiast wy możecie spróbować u siebie, ponieważ może to być problem z moim laptopem, ponieważ ja mam z nim dosyć sporo problemów i to może być tego
efekt. Natomiast ja korzystam z dodatkowej opcji, którą można sobie pobrać na stronie. Zaraz Wam pokażę. Tylko się wyloguję. W opcji logowania tutaj u góry macie download, właśnie ten jakby sam program, który możecie używać właśnie przy kontakcie z internetem, ale możecie z niego korzystać bezpośrednio z komputera. Ja mam go tutaj na dole w pasku, ja mam go pobranego, więc ja sobie kliknę, żeby mi się otworzył i otwiera mi się dokładnie to samo, co mamy tutaj w przeglądarce internetowej. I jak widzicie, pierwsze okienko, które tutaj się pojawi, to są te same pliki, które mamy tam na stronie internetowej, więc możemy sobie też pobierać i wykorzystywać te dokładnie panele, ale ja to zazwyczaj zamykam, bo tego nie korzystam. I tutaj mamy dokładnie to samo, co mamy w przeglądarce internetowej. Pokrótce, jak to wygląda. Tu u góry mamy właśnie te wzory, które nam się pojawiły, które zamknęliśmy, więc to sobie usunę. Tutaj mamy te właśnie wszelkiego rodzaju kształty. Poniżej możemy sobie wpisać tekst. Tutaj ten SVG możemy wgrać sobie pliki, które mamy już na naszym komputerze, z których chcemy skorzystać, które chcemy wysłać do naszej maszyny. No ja teraz tego nie będę robić. Dodatkowo mamy to właśnie Image Tracing. Ponieważ mamy to już aktywowane, pojawi nam się właśnie podświetlony taki jakby listek. I to jest właśnie nasza funkcja. Plus dodatkowo mamy jeszcze dwie inne rzeczy, o których będziemy rozmawiać innym razem. Teraz to, co my musimy zrobić, to musimy zeskanować nasz wzór, który chcemy wyciąć. Ponieważ chcemy wyciąć dokładnie te same liście, które żeśmy wycinali w poprzednim filmie, to je przyklejamy do maty. Oczywiście jakkolwiek to nie ma znaczenia, bo i tak wszystko będzie nam maszyna pokazywała na komputerze. Zaprasowujemy. Wsadzamy oczywiście matę. I teraz tak, wybieramy skan. Tak samo jak poprzednio Direct Cut, natomiast tym razem nie wybieramy maszyny, tylko Scan and Cut Canvas. I teraz podświetla nam się przycisk do skanowania i skanujemy nasz obrazek. Teraz maszyna przetwarza ten obrazek i wysyła do maszyny. Jest napisane, że skończyło przenoszenie. Klikamy OK. I teraz, kiedy zrobimy wszystko to, co chcemy, żeby nam maszyna wycięła, wrócimy do tej maszyny, wrócimy do tego miejsca. Wracamy do komputera i klikamy ten przycisk, na którym mieliśmy właśnie ten listek, czyli Image Tracing. Klikamy. Teraz pojawiają nam się dwie opcje. To, że możemy obrazek pobrać z komputera albo z maszyny. No ale ponieważ my w maszynie skanowaliśmy nasz obrazek, to klikamy maszynę i jak widzicie pojawiają nam się tutaj nasze liście. Ważne jest, żeby ten obszar zaznaczyć sobie, że tylko na tym obszarze maszyna ma się skupiać. Bo później możemy mieć problem z tym, że będzie zaznaczała nam milion rzeczy dookoła, a przecież nie o to nam chodzi. To, co można tutaj zrobić teraz z tej perspektywy, to dodać tę ilość kolorów, którą też robiliśmy w poprzednim filmie w maszynie. Tutaj jest 5, możemy wziąć maksymalną ilość, czyli 20 i kliknąć tutaj przycisk przygotowywania, preview. Ok, ja Wam to przybliżę. I tak jak poprzednio, no maszyna nie do końca widzi wszystko to, co by powinna widzieć. Dodatkowe jakieś elementy tutaj są źle zaznaczone. Oczywiście te nasze gałązki tak samo nie są dobrze widoczne, ale my jesteśmy teraz w opcji Trace Out Edge Only, czyli że ma śledzić tylko dookoła wzory. No a że nie widzi wszystkich kolorów maksymalnie, wiadomo, że nasze liście ich mają więcej niż 20, to klikamy w rozwijaną tutaj listę i wybieramy tak naprawdę Enhance Image Tracing. Ta środkowa opcja, która się tutaj pojawia, to jest opcja, która zaznacza nam wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli na przykład mamy taki wzór, że w środku też chcemy wyciąć. No ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Klikamy ten nasz aktywowany bonus i teraz maszyna nam podświetla to, co ona widzi, co ona teraz z tej perspektywy by mogła wyciąć. Wszystko, co jest na niebiesko i jest zakratkowane, to jest właśnie to, co maszyna widzi. Ale oczywiście znowu, nie widzi naszych gałązek ani tutaj,
tutaj za dużo chce nam powycinać, więc musimy jej podpowiedzieć, co ona ma tak naprawdę zrobić. Tutaj z boku mamy opcje, dzięki którym możemy pomóc jej odnalezieniem tych elementów, które chcemy, żeby widziała. Mamy tutaj taki plusik, to jest taki długopis, którym zaznaczamy po prostu, że na przykład tą końcówkę chcemy, żeby wycięła. Chcemy, żeby wycięła, dodała do tych liści tą końcówkę. Chcemy, żeby nam tutaj tak samo dodała tą końcóweczkę. Chcemy tą końcóweczkę, tutaj troszeczkę. Fajnie by było, jakby tą gałązkę wycięła i tą tak samo. A tutaj też by nam się przydało. I tutaj. I jeszcze tutaj te dwa elementy. Tutaj mamy jeszcze maluśki. I możemy sobie kliknąć, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nam obrysowało to, co żeśmy pokazali. Czyli klikamy przygotowania. Coś tam więcej poszło, aczkolwiek widzicie, teraz połączyło nam tutaj te dwa elementy. Jeżeli te różowe kreski Wam przeszkadzają, to wystarczy kliknąć w oko i teraz widzimy dokładnie, co maszyna nam tutaj popsuła. To nam dodała, to jest ok, ale musimy jej pomóc jeszcze bardziej. Czyli odklikamy oko i bierzemy minusa. I teraz tak, musimy jej powiedzieć, że halo, halo, ale tego to my nie chcemy, żeby łączyło, że to jest osobny element i to tak samo jest osobny element, więc to tutaj w środku nam absolutnie jest niepotrzebne. Tutaj to też są dwa osobne elementy, proszę Pani, więc to chcemy, żebyś wycięła. Tutaj tak samo, to jest osobny element, te liście tutaj to jest osobny element, ta gałązka tutaj to jest osobny element i to tutaj to też jest osobny element, więc proszę bardzo mi to powycinać, bo ja tego tutaj nie chcę. To jest do wywalenia. Absolutnie won. To tak samo. I jeszcze mamy tutaj, połączyła nam maszyna te dwa elementy niepotrzebnie, także to samo zaznaczamy i znowu klikamy przygotowanie. No i teraz, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście zrobiła to, co chcieliśmy, znowu klikamy w oko i możemy sobie przybliżyć te nasze elementy, żeby być pewnym, że rzeczywiście jest tak, jak chcieliśmy. Tutaj jest zaznaczone, tu jest też zaznaczone. Tu by mogła jeszcze troszeczkę bardziej zrobić wcięcie, więc możemy jej to podsunąć jeszcze. Tutaj jest zaznaczone tak, jak powinno, tutaj też, ale tutaj widzę, że jeszcze brakuje nam dwóch gałązek, czyli znowu zrobimy plusa i dodamy to i to, żeby to nam widziała, bo chcemy, żeby to było widoczne, a nie chcemy jeszcze, no przesuń się, żeby tutaj minusa, żeby troszeczkę bardziej wycięła tu w głębi, bo chcemy mieć to usunięte. Więc znowu klikamy przygotowanie i zobaczmy, czy jest tak, jak chcieliśmy. Tutaj mamy zaznaczone, czyli jest ok. Tutaj mamy też bardziej wcięte, może być. Co prawda widzę, że tutaj znowu nam troszeczkę pojechało po liściach, ale to nic nie szkodzi. My to możemy zrobić, jakby poprawić troszeczkę później. Więc jeżeli już jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z tego, co tutaj nam maszyna zaznaczyła i co nam pokazała, to możemy kliknąć OK. I teraz mamy to, co mamy tak naprawdę na naszej macie. Ja to powiększę, żeby było lepiej widać. I jak widzicie, mamy na czarno obrys tych naszych liści. I teraz tak, tutaj z perspektywy komputera dobrze jest dodać od razu tą rameczkę milimetrową, z tego względu, że z perspektywy jakby tej aplikacji maszyna nie jest w stanie jakby dodać tego sama, więc my musimy po prostu do każdego z obrazków dodać to właśnie obramowanie. A robimy to, klikając raz na dany obszar, i wchodząc tutaj u góry macie opcję edytuj i na samym dole create offset line. Klikamy w to i teraz mamy tutaj pokazaną opcję, co nam tutaj wytnie.
Tutaj nam pokazuje 0,20 cala, to jest dużo za dużo. My potrzebujemy najmniejsze obramowanie, czyli 0,04. Dodatkowo możemy sobie tutaj zaznaczyć, czy ma to być na zewnątrz naszego wzoru, czy też wewnątrz naszego wzoru. No my chcemy na zewnątrz. Możemy sobie zrobić zaokrąglone krawędzie albo nadcięte. No oczywiście zaokrąglone jak zawsze będą najładniejsze. I teraz mamy jeszcze dodatkowe opcje, żeby zostawić tak jak jest, albo żeby usunąć tą linię, którą mamy już zaznaczoną w poprzedniej jakby opcji. Czyli klikamy Delete i nam po prostu zrobi się dookoła naszego wzoru ten obrys do wycięcia. I klikamy OK. I widzicie, teraz dookoła naszego liścia powstała delikatna biała rameczka. Jeżeli nam się nie podoba tutaj ten element, klikamy dwa razy na nasz wzór i możemy sobie tutaj za pomocą tych takich śmiesznych kropeczek, one są czasami w dużej bardzo ilości, więc to może być czasami pracochłonne, ale warto to zrobić, bo to wtedy po prostu nasz obrazek ładniej będzie wyglądał. Nie będzie po prostu tak mocno ponacinany. Więc te nasze tutaj kropeczki przesuwamy tak, żeby po prostu ten obrys był mniejszy. Fakt faktem, że jak dodajemy liście do jakiejś pracy, to i tak tych gałązek tutaj nie bardzo widać. No ale jeżeli chcemy, żeby to było piękne, idealne, to możemy sobie tutaj z perspektywy komputera to zrobić. I teraz klikamy tak naprawdę na każdy z tych elementów, które my tu mamy i dodajemy ten właśnie offset. My mamy już to ustawione, więc po prostu wystarczy kliknąć OK. I teraz tak naprawdę możemy sobie tutaj za pomocą tych naszych kropeczek poprawić ten wzór, żeby to jednak nam traktowało troszeczkę bliżej tej naszej gałązki, żeby nie było aż tak bardzo zaokrąglone, jak nam się to nie podoba. Widzicie, jest to koronkowa robota, ale jeżeli nam bardzo zależy na tym, żeby maszyna nam to wycięła, no to musimy się po prostu pobawić. I tak naprawdę każdy z tych elementów, które my tutaj mamy, możemy właśnie w taki sposób poprawić. Ja to wszystko zaraz zrobię i pokażę Wam dalej, co robimy już z tymi wszystkimi obrysami. Teraz, kiedy już mamy zaznaczone wszystko tak, jak chcieliśmy, razem z rameczką, to wysyłamy to do naszej maszyny. Robimy to przez File, Export, Transfer, FCM File. To nie jest istotne. Klikamy OK i wybieramy Transfer przez Internet. Pokazuje nam, że poszło do maszyny. Teraz musimy iść do maszyny, żeby tam dokończyć naszą pracę. Kiedy wróciliśmy do naszej maszyny, mamy cały czas ten ekran, który zostawiliśmy, więc klikamy tutaj ten przycisk, gdzie jest chmurka i maszyna. Teraz to, co zrobiliśmy w programie, pokazuje nam się tutaj na ekranie. A możemy sobie wejść oczywiście w lupkę, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest nasz rysunek, czy wszystko się zgadza, czy nasz obrys listków jest, wszystko się zgadza. Więc wchodzimy w OK. Tak jak ja Wam mówiłam, nie wiem dlaczego akurat z perspektywy tego tutaj programu, kiedy wejdziemy tutaj, by dodać to obramowanie, tutaj się nic nie zmienia. Absolutnie się nic nie robi z tym naszym obrysem. Dlatego musimy to zrobić z perspektywy tak naprawdę programu graficznego. Ale to nic nie szkodzi, mamy to już za sobą, mamy to zrobione, więc klikamy OK, klikamy Cut i teraz maszyna będzie mogła powycinać. Oczywiście ustawiamy nóż na odpowiednią grubość, jeżeli jest to maszyna właśnie taka jak ta, czyli CM900, co zazwyczaj czwórka, piątka, to w zależności od tego, jak zużyty macie nóż. Ja mam dosyć zużyty, więc u mnie to jest troszeczkę więcej, czyli 6,5 i powinno mi przeciąć ten mój papier scrapbookingowy. I to są nasze wycięte listki, tak jak żeśmy sobie zaznaczyli w programie. I te długie nasze gałązki też zostały wycięte. Jedne lepiej, drugie gorzej, w zależności od tego, jak sami ustawimy to w programie. Także mamy powycinane. Kiedy już nam maszyna powycina, to po prostu to klikamy OK. I to tak naprawdę możemy sobie zapisać tutaj Save As albo Save.
I jeżeli mamy na przykład dużą ilość takich właśnie listków, dużo arkuszy dokładnie tego samego rodzaju i zrobimy jakby ten obrys raz, to później, kiedy będziemy chcieli, wystarczy wrzucić do maszyny ten konkretny plik i wtedy będziemy mogli korzystać z tego przy kolejnym arkuszu, który będziemy chcieli wyciąć. Więc jest to dobra opcja właśnie po to, żeby móc mieć jakby ten plik cały czas przy sobie. Możemy zapisać to jako listki. Ja mam tutaj folder pliki Scan & Cut. Zapisz. Kiedy wyjdziemy sobie z tamtych listków, a chcemy je wgrać ponownie, wystarczy wejść w File i Open ten właśnie zapisany wzór i z powrotem pojawią nam się te listki. Z powrotem możemy to wysłać do maszyny i kiedy wyślemy to do maszyny, możemy zeskanować sobie papier i wtedy ustawić wszystkie te elementy pliku, które chcemy, ale to już by było za dużo, żeby pokazywać w tym filmie, więc to sobie na razie zostawimy. Tak wygląda wycinanie właśnie za pomocą Enchanted Image Tracing. Jak widzieliście, no jest to troszeczkę pracy. Trzeba poświęcić chwilę na to, żeby wszystko zaznaczyć, żeby pokazać dokładnie maszynie, co ma wycinać, ale jest to dobra opcja w momencie, kiedy mamy dużo takich arkuszy do wycięcia, kiedy wiemy, że takich arkuszy będziemy mieli znacznie, znacznie więcej. Kiedy przygotujemy sobie taki plik raz, to już później nie musimy tego robić. Wystarczy zapisać sobie ten plik i będziemy mogli z niego korzystać cały czas i cały czas tak naprawdę wycinać w taki sam sposób, więc jest to dobra opcja. Nie jest to opcja fajna, jeżeli na przykład mamy jeden arkusz papieru i na przykład musimy poświęcić na niego dużo czasu, żeby rzeczywiście maszyna go zobaczyła. Wtedy ja zazwyczaj biorę nożyczki i wycinam ręcznie, choć bardzo tego nie lubię. I kiedyś się mnie ktoś spytał, dlaczego właśnie nie korzystam z maszyny non-stop, nie wycinam sobie elementów. Właśnie dlatego, że czasami nie jest to warte zachodu, czasami zajmuje to po prostu znacznie więcej czasu niż wzięcie nożyczek i wycięcie ręcznie. Dlatego ja nie zawsze wykorzystuję maszynę do wycinania elementów. Aczkolwiek w momencie, kiedy te elementy są dobrze kontrastowe, tak jak widzieliście w poprzednim filmie, to ja po prostu je wycinam za pomocą maszyny, a te, które, z którymi jest większy problem, to albo wrzucam właśnie tylko te elementy, z którymi mam problem do programu i wtedy je wycinam za pomocą tych kroków, które dzisiaj pokazałam, albo po prostu te elementy, które mi zostają, wycinam ręcznie, żeby zaoszczędzić sobie czas, także to już od Was zależy, na co się zdecydujecie. Jest to fajna opcja przy masowej produkcji, przy masowym wycinaniu, natomiast w moim odczuciu nie jest aż tak istotna, by trzeba było ją mieć. No jak wiecie, jestem z Wami szczera, ja ją kupiłam, bo wydawało mi się, że będzie mi to bardzo mocno potrzebne i tak jak widzieliście, czasami z tego korzystam. Wiem, jak z tego korzystać, wiem, co z tym zrobić, aczkolwiek nie zawsze mi się chce, nie zawsze jest to coś, do czego dążę, ale to już Wy musicie sami zdecydować, czy to jest coś, co Wam podpasuje, czy to jest coś, z czego chcecie korzystać, a może po prostu już to macie i chcecie się pobawić, chcecie sprawdzić wszystkie możliwości, więc jak najbardziej, jeżeli to macie, to zalecam, żeby sobie dołączyć do maszyny, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będzie Wam potrzebne, a dobrze jest po prostu wiedzieć, jakie kroki po kolei wykonać, by to zrealizować. Ten nasz dodatek jest dostępny jedynie do maszyn, które mają w sobie Wi-Fi. Maszyny, które go nie posiadają, niestety nie będą mogły skorzystać z takiej opcji, ponieważ jest do tego potrzebne łączenie z internetem. Więc nie ma sensu, żebyście kupowali ten dodatek, bo on Wam i tak nic nie da. To tylko bezsensownie wydane pieniądze. Jeżeli znajdę w polskich sklepach te pakiety numer 2, to Wam oczywiście podlinkuję w opisie, natomiast jeżeli nie uda mi się znaleźć niczego w polskim sklepie, to podlinkuję Wam stronę Brothersa bezpośrednio u nich, ten pakiet, żebyście mogli chociaż zobaczyć, jak to wygląda i wtedy będziecie szukać na własną rękę.
Teraz to już będzie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. I tak ten film będzie bardzo długi ze względu na ilość kroków, które musieliśmy wykonać, ale mam nadzieję, że był przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi. I zapraszam również do subskrypcji kanału, bo oczywiście mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli śledzić kanał na bieżąco i wszystko to, co będziemy tutaj robić. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest też opcja wspierania kanału. Jest link w opisie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że tutaj jesteście. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!